Dobra, cześć wam, witajcie, z tej strony Moskit. Dzisiaj chciałem ponownie wrócić do gry RoboBlitz i dzisiaj zrobimy to troszeczkę niestandardowo, mniej więcej w sposób, który możecie znać z kanału Roka, ale nie tylko, już kilku co najmniej widziałem zachodnich youtuberów i osób pokazujących rozgrywkę z gier, którzy właśnie mniej więcej za pomocą kamerki pokazywali, może nie samą grę, siebie grającego daną grę. Dzisiaj w trzecim odcinku poświęconemu grze RoboBlitz chciałbym wam pokazać właśnie siebie grającego grę RoboBlitz i mniej więcej o niej mówiącym, gadającym, omawiającym. Więc zaczynajmy. Dobra, ponownie znajdujemy się w hubie, które stanowi centrum, nasze centrum dowodzenia. Przejdźmy może, zobaczmy ile mamy upgrade'ów. 85. Zobaczmy, coś możemy za tą sumkę pieniędzy kupić w warsztacie. Dobra, zjeżdżamy na dół. Zobaczmy, czy nasz przyjaciel ma coś dla Blitza. Witaj z powrotem. O, dostaliśmy taki, jakby to nazwać, point-to-point beam, czyli taki przyrząd, który pozwala nam przyciągnąć do siebie dwa przedmioty. Tak jak mogliście na przykład to zobaczyć w najnowszej części Red Faction Armageddon. Tutaj to było wcześniej, nie wiem, czy to było wcześniej także w jakiejkolwiek innej grze dostępne. Nie dam głowy za to, ale jest to naprawdę fajna zabawka. Tylko teraz, aha, dobra, na padzie bawię się tym urządzonkiem przy pomocy przyciska LB. Można na przykład wciągnąć tutaj jedną skrzynkę do chociażby tego jegomościa. O. I to obydwa punkty do siebie przyciągają się. I możemy to użyć jako broni, bądź jakieś inne, nie, zabawki. Zobaczymy, co jeszcze z tego wyjdzie. Hover gun, zobaczymy, ile kosztuje. No niestety 100 upgrade'ium, więc musimy pójść na kolejną misję i przejść tęże misję. Zobaczymy, co my tu mamy. Jeżeli się nie mylę, trzy pierwsze misje, które już były dostępne w demku, przeszedłem, więc w tym momencie zajmiemy się misjami, których jeszcze ja osobiście nie widziałem. I tym samym być może pewno wy też nie widzieliście, jeżeli nie graliście w grę RoboBlitz. No, a przejdźmy do części chłodzącej. Odpalmy drugi poziom. Jest, drugi poziom jest. Dobra, no to wejdźmy do tuby. No. Troszkę czasami wkurza, jak nasz robocik się zacina. Potrafi to być mocno irytujące. Chwilowo oczywiście mocno irytujące. Czyli co musimy tutaj zrobić? Czyli musimy przywrócić chyba działanie ogólnie tej placówki. Przełączmy może na jakąś broń. O! Dobrze, to wypiniłem. Chwila, to jest broń? A, dobra, to jest broń. Bo w tym momencie mam wyłączony dźwięk, ponieważ nie chcę, żebyście tu słyszeli podwójny pogłos wyłapującego mikrofonu dźwięków z gry. A przy okazji, na razie nie chcę na słuchawkach, nie chcę się zakładać słuchawek, więc ja będę grał bez głosu, ten głos będziecie oczywiście mieli. O, ciekawe. Czybyśmy tu nie mogli się dostać normalnie? Czybyśmy potrzebowali podwójnego skoku? Nie. Jednak na szczęście nie potrzebujemy podwójnego skoku. Wkraczamy do głównej wieży. Musimy uważać na rury, które są jak labirynt. Ciekawe. O, fajne. I'm flying. Czyli jakoś tak. O, o. Siema, panowie. Ej, ale troszeczkę głupio, że nie mamy praktycznie żadnej kontroli nad tym lotem. Oczywiście możemy na różne strony się ruszać, ale na dobrą sprawę nie mamy kompletnie żadnej kontroli nad lotem w górę i w dół. No to może troszeczkę wkurzyć, jeżeli chcielibyśmy zebrać wszystkie upgrade'y, wszystkie całe upgrade'y, które mamy tam. No zobaczymy, może później to jeszcze zbierzemy. Jak będziemy na przykład jakieś inne ulepszenie, to może będzie możliwość kontroli jakiejkolwiek nad tym lotem. Jeżeli nie, to będzie po prostu trzeba wiedzieć, gdzie polecieć i wtedy być może zdobędziemy pozostałe te wszystkie punkciki, nam potrzebne kasę. Pewnie otwierałem te siedźwiczki, naprawdę. Czy my tutaj przypadkiem na początku nie byliśmy? Chyba tak, więc drogi panie, panowie, co musimy zrobić, gdzie pojechać, bo nie mam pojęcia zielonego. No, skakuj, troszeczkę tutaj ten skok jest mało szczęśliwy. Dobra, czyli gdzie musimy się dostać? Czyli musimy dostać się w tamto miejsce.
Nie tak. Cholera jasna. Może być mocno irytujące. Dam się jakakolwiek kontrola nad tym lotem, bo naprawdę to jest mało zabawne. Jego mocno musimy złapić, żeby to jakimkolwiek pomyśleć sposoby gdzieś się przedostać. Z tym, jak sami widzicie, nie należy to do łatwych zadań. Może rakieta, fajerwerki coś tym pomogą. W dół, w dół, w dół, w dół. I jeszcze raz. O, pięknie. Teraz może uda się tam dostać. Prawie. O, trochę mało przyjemnie, ale przynajmniej dostaliśmy się na... się załatwiliśmy do tych jegomości. To jest wkurzający jest ten ventilator, naprawdę. Dobra, darujmy sobie może tamtą sekwencję, może tutaj coś będzie. Tak będzie, trzeba mieć upgrade'u, a tam się dostaniemy. Kurde, trochę głupia ta plansza, bo praktycznie nie wiem co w tym momencie zrobić, naprawdę. Nie mam pojęcia. Zdaję, że potrzebujemy jakiegoś ulepszenia bądź jakiejś zabawki, której w tym momencie nie mamy jak dostać i nie mamy praktycznie co w tym miejscu szukać, więc wróćmy do hubu. Być może będziemy mieli te upgrade'y, które zdobyliśmy. No, niestety nie dostaniemy z powrotem tego upgrade'u. Dobra, pójdźmy może do innych pierwszych plansz, które tutaj mamy. Jak to włączyć? Aha, w ten sposób. A jak już widzicie, to już jest inny sposób, aby włączyć kolejne poziomy, troszeczkę inny rodzaj przełącznika. Fajnie zostało to urozmaicone przez twórców, według mnie ciekawy zabieg. Na pewno w jakiś sposób urozmaica tą zabawę i wybór tych poziomów. Dobra, musimy dostarczyć baryłkę z paliwem, aby co zrobić? Aby wyłączyć linię produkcji. Obrócić centralny jakiś pas czegoś. I wtedy uruchomić ponownie linię produkcyjną. Jeden z tych systemów właśnie, które musimy zmienić. A nie, przepraszam. Gdy już to zrobimy i uruchomimy tą produkcję, dostaniemy dostęp do dalszej części tych planszy, tej planszy, tego poziomu. No bo zobaczymy, co my tu mamy. Tu ponownie tak będzie, tak, tak jak łatwo się domyślić. Linia produkcyjna się rusza i będzie to pod prąd dosyć ciężko się ruszać. A na szczęście możemy się normalnie po ziemi ruszać. Patrzmy, co to jest. Powiem wam, że ta plansza fajnie wygląda, fajnie zaprojektowana. Fajnie tam byłoby się dostać te wszystkie upgrade'y zrobić, ale to chyba na razie nie mamy takiej możliwości. Pojedźmy na górę, bo widzę, że tutaj mamy wybór na górę albo na dół pojechać. Zobaczymy, co będzie na górze. A tu możemy rozpocząć produkcję tych baryłek. No, włączmy. Nie. Dalej musimy podłączyć te conveyors. Ja, zobaczcie, niestety nie mam zielonego pojęcia, co to jest conveyors. A, chyba są po prostu te linie produkcyjne. Aha, musimy włączyć najpierw produkcję samą, aby zmienić ruch tych linii montażowych. Więc w takim wypadku coś czuję, że chyba musimy się wrócić. A to by wyglądało. Sprawić zbyt wiele problemów. O! Proszę. Czyli musimy po prostu tutaj wszystko powyłączać i dopiero wtedy możemy tamte linie ruszać. A to by wyglądało. Tak, z jednej strony tu. No, myślałem, że ta zagadka będzie troszeczkę bardziej rozbudowana, prawdę powiedziawszy. A tu się okazało, po prostu musimy powciskać odpowiednie przyciski w odpowiedniej kolejności i to bez jakiegoś większego problemu i udziwnień. Lubię tam wyrzutnię w fajerwerku, bo naprawdę fajnie wygląda. Tak
praktycznie tych mniejszych jegomości możemy bez żadnych problemów raz wystrzelić już po nich. I dosyć efektownie kończą swój żywot te robociki. Dobrze, tutaj już to załatwiliśmy, co... O! Jakieś niezaplanowane problemy wynikły. A musimy manualnie, ręcznie, samemu zmienić pozycję tej linii, dokładnie co się zepsuła. A, dobra. Tutaj nie poszło po mojej myśli, jak chciałem zrobić. Chciałem przeskoczyć do następnego punktu z upgrade'em. No, więc tę kaskę będziemy musieli dopiero później zebrać. Dobra, jak musimy to naprawić? Mam dziwne przeczucie, że to musimy złapać, by własne mechaniczne rączki, nie wiem czemu, gdzieś tu włożyć, tylko nie mam pojęcia gdzie. To mam takie dziwne... to może być ciekawe. Mam dziwne przeczucie, że musimy tutaj włożyć to i przesunąć. A, dobrze pomyślałem. To akurat było ciekawe, nie powiem. To akurat fajny pomysł. Im wyszedł, według mnie. O, przeciwnicy. To troszeczkę inni. Strzelający tacy z dziwnymi granatnikami. Cholera wie co to, czemu oni strzelają. Dobra, idźmy dalej, zobaczymy, czy może jakieś fajne rzeczy dalej będą. A tu kategorycznie jest niefajnie. A tu mamy windę. Będziemy mogli rozpocząć produkcję we właściwą stronę, w której byliśmy poruszeni wcześniej. Tak się da. Moment, musimy jeszcze wyżej pojechać. O, tu mamy. No to rozpocznijmy produkcję baryłek z paliwem. Dalej pojedźmy, weźmiemy sobie tamte. Wow! Siema! Siała! Cholera, jasna. Dobra, idźmy na górę i wtedy się rozprawimy z jego mościem. Pokażemy mu, gdzie mechaniczne raki zimują. O, siema, dobry. Dobry, do widzenia. O, dzień dobry. O, coś kiepsko to widzę. Jak zaraz jeszcze raz dwa razy oberwiemy, to będzie mało ciekawie. O. Pięknie. Dobra, z tego jego właśnie możemy się pożegnać. I coś szczerze, w tym momencie skończymy misję i nie będę mógł zabrać tamtego upgrade'u. No, niestety tak było. Zobaczymy, może jak będzie powtórzenie poziomu, będę mógł zabrać niezebrane wcześniej upgrade'u. Tymczasem pójdziemy sobie do warsztatu, kupimy hovergana. Ach, trochę po pijaku jeżdżę, wybaczcie. O, hovergan. Możemy przez to, dzięki temu, zmusić, a raczej... Możemy wysłać przedmioty w powietrze, żeby sobie latały. Ciekawe. A co mamy dalej? Sack Mortal. Aha, czyli ten chyba granatnik, o którym wcześniej mówiłem. No ale sobie dorobimy, kupmy sobie tego hovergana. Zobaczmy, co jest dalej. Performance motor. Ha, ha, ha. Chyba należycie zwiększa osiągi naszej kulki napędzającej. O! Tu możemy sobie wyżej skakać. To się nam może przydać zdecydowanie. O, no, tak jak mówiłem, podwójny skok. Bardzo, bardzo fajnie. Super mega flip jump. No, możemy jeszcze pewno wyżej skakać, może z jakimś obrotem, półobrotem jak Chuck Norris. Ulepszenie pancerza. Dobra, w tym momencie już nie mamy, więc niestety pieniążków, aby zakupić ulepszeń. Ale przynajmniej możemy wyżej skakać. Powiedzmy, że to jakoś się może przydać.
To co? Z tego odcinka to byłoby wszystko. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobała tego typu prezentacja i forma prezentowania gry. Jeżeli nie podobała Wam się moja gęba tam będąca gdzieś tam w tle, gadająca, jakieś dziwne rzeczy paplająca, to dajcie o tym znać także. Jeżeli Wam się podobał ten sposób, to też dajcie znać, czy Wam to się podobało. Robobits, do gry Robobits jeszcze zapewne wrócimy, więc spodziewajcie się jeszcze z tej gry jakichś materiałów. A ja tymczasem ją wyłączam i chyba odpalam Magicę, ponieważ muszę jej pewien materiał zrobić. Pa, pa.